trudno komunikować, jest silna organizacja, jest dużo osób, bo jest ta komunikacja w dwie strony, bo pozwalamy ludziom się wypowiadać, to potem możemy w dużej społeczności ludzi składać różne propozycje albo właśnie pytać o finansowanie. Jeżeli mamy stowarzyszenie 12-osobowe, to możemy 12 osób bardzo łatwo zapytać o finansowanie. Jeżeli mamy 100 osób w stowarzyszeniu, to jest o wiele lepiej. Po co nam te sympatycy? Sympatycy są i dopuszczanie do głosu sympatyków jest również dobre po to, żeby tych sympatyków móc potem o coś poprosić. Czyli dajemy im prawo głosu, to jest najtańsza waluta, którą możemy dać członkom naszej organizacji albo sympatykom. Bardzo często ludzie nie chcą się też zapisywać do organizacji, łatwo jest, żeby zostali sympatykami. Więc ta idea demokracji bezpośredniej, którą my na swoich sztandarach niesiemy, to jest idea nie tylko dlatego, że tak jest zapisane w Konstytucji, ale dlatego, że tak jest praktycznie, bo to włącza ludzi i pozwala realizować różne cele. No właśnie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Większość naszych projektów na samym końcu wymaga wynajęcia sali, przygotowania poczęstunku, jakiejś pracy sekretarskiej, zainwestowania pieniędzy w promowanie posta na Facebooku, opłacenie jakichś rzeczy. I cokolwiek byśmy nie chcieli robić, to na samym końcu dochodzimy jednak do tych pieniędzy. Pieniądze są ważne. Często nie mówimy o tym, ale są ważne. Żeby organizacja działała sprawnie, musi mieć nawet w postaci pieniędzy. Jak się szuka kogoś medialnego, bo on mówi wspiera. I teraz tak, albo to jest człowiek, który wspiera dlatego, że jest miły, rzadziej, albo to jest człowiek, który coś z tego ma, tak? Z tymi ludźmi się dogaduje, oni biorą pieniądze bardzo często. Więc też pamiętajcie o tym, że jak ktoś tam przychodzi i wspiera akcję, no to bardzo często nie zadaje. Nie ma się co dziwić, że ci celebryci albo idziemy do nich i proponujemy im CSR-ową robotę, ale trzeba oczywiście, tak? Ja zawsze proponuję stawka zero na początku, tak? Będzie pani i tak dalej. Ale jak nie, a zależy mi na kimś, to zaczynam rozmawiać o tym, ile to pieniędzy będzie kosztowało, tak? Bardzo często z tymi ludźmi się można dogadać, na przykład success fee. Stara zasada. Zbierzemy, to ci zapłacimy 5% od akcji, coś, tak? 10% w zależności od wagi, ale nie ma się co łudzić, że takich rozmów nie ma. Proszę.